Chcę z radością Państwu zakomunikować, że dzień 14 marca, jest 14 marca 2019 roku to jest historyczny dzień dla województwa lubelskiego, mieszkańców województwa lubelskiego, samorządowców województwa lubelskiego, dla których zawsze i niezmiennie do tej pory największym problemem rozwojowym była tragiczna sytuacja w infrastrukturze dróg gminnych i powiatowych. Ogłaszam niniejszym nabór wniosków na remonty, modernizację, budowę infrastruktury gminnej i powiatowej, dróg gminnych i powiatowych. Przy drogach mogą być oczywiście i chodniki, i ścieżki rowerowe w ramach tego wspólnego zadania. Nabór rozpoczynamy od dziś, za chwilkę, za dosłownie kilka minut. To ogłoszenie ukaże się na portalu internetowym i na BIP-ie Urzędu Wojewódzkiego. I nabór będzie trwał do 15 kwietnia. Do 15 kwietnia oczekujemy na wnioski ze strony gmin i powiatów. Łączna kwota, tak jak mówiliśmy już do tej pory, było to podawane, łączna kwota na drogi gminne i powiatowe w układzie jednorocznego zadania to jest ponad 426 milionów, z czego 88 milionów już jest rozdysponowane pomiędzy te gminy, które złożyły swoje wnioski w kampanii wrześniowej. Za chwilkę, myślę, w ciągu kilkunastu następnych dni będziemy zapraszać wójtów i burmistrzów i starostów do tego, żeby wręczać im już konkretne umowy na realizację tych dróg. Pozostała kwota to jest kwota prawie 340 milionów złotych. Dokładnie Państwu powiem 337 716 tysięcy jest do rozdysponowania jeszcze w tym roku na te zadania jednoroczne.